Wysoka Izbo, Panie i Panowie Posłowie. Pozwólcie, że na początku w pierwszych słowach podziękuję wnioskodawcom za poruszenie tego niezwykle istotnego problemu, problemu skutecznego i sprawnego nadzoru nad majątkiem Skarbu Państwa. To jest sprawa, którą zajmuję się od 4 miesięcy w Ministerstwie Skarbu Państwa, a wcześniej przez blisko 9 lat jako wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Skarbu Państwa. Te 9 lat pozwoliło mi zebrać wiedzę o tym, w jak patologiczny sposób funkcjonuje nadzór, albo jak nie funkcjonuje nadzór nad majątkiem państwowym. Te 4 miesiące spędzone w Ministerstwie Skarbu Państwa pozwalają mi dzisiaj powiedzieć, że tego nadzoru de facto nie było. Że Ministerstwo Skarbu Państwa, zamiast koncentrować się na pomnażaniu wartości spółek będących naszą wspólną własnością, własnością całego społeczeństwa, całego narodu, koncentrowało się jedynie na prywatyzacji, na sprzedaży tego majątku. Ministerstwo Skarbu Państwa było de facto ministerstwem prywatyzacji. Na bok odłożono tę niezwykle istotną część kompetencji Ministerstwa Skarbu Państwa, jakim jest skuteczny, rzetelny nadzór nad majątkiem Skarbu Państwa. Spółki podlegające ministrowi Skarbu Państwa stały się udzielnymi księstwami. Stały się miejscem, w którym jeśli ktoś już został raz powołany, został prezesem, członkiem zarządu takiego podmiotu, był niemalże nieusuwalny. Te spółki, drodzy Państwo, stały się miejscami, do których powoływano bez kompetencji, powoływano tylko i wyłącznie w oparciu o to, kto miał jaką rekomendację polityczną. I nie chodzi mi o to, czy ktoś miał lub nie miał legitymację partyjną, tylko kto go promował, kto stał za jego plecami, jak silny promotor polityczny podejmował decyzje, wywierał nacisk, a potem chronił taką osobę na stanowisku członka rady nadzorczej, członka zarządu, czy też prezesa jakiejś spółki. I nawet wówczas, kiedy dochodziło do jawnego działania w tej spółce na szkodę tej spółki, nawet wówczas prezesi, zarządy i rady nadzorcze nie podlegały krytyce, a już na pewno nie podlegały odwołaniu. Gdyby pani poseł była uprzejma, bo ciężko się skoncentrować. Dobrze? Dziękuję ślicznie. Dobrze, drodzy Państwo, tych kilka miesięcy pozwoliło zdiagnozować wiele patologii. Zresztą będę o tym wkrótce mówił publicznie w trakcie prezentacji wyników kontroli i audytów. Chcę Państwu podać kilka dla przykładu. Dobrze byłoby uświadomić sobie, z czym mieliśmy miejsca, jeśli chodzi o 8 lat rządów moich poprzedników. W jednej ze spółek zapłacono firmie doradczej prawie 900 tysięcy złotych za opracowanie strategii mającej, uwaga, niecałe 50 stron. 900 tysięcy złotych. W innej, nie podaję nazw, żeby nie wpływać na notowania i na kursy na giełdzie papierów wartościowych tych podmiotów. Stwierdzono zawyżenie wielomilionowych wynagrodzeń kancelarii prawnych i brak kontroli nad rozliczaniem godzinowych świadczeń usług. Wyobraźcie sobie Państwo, że cena czy koszt takiej usługi prawnej ze strony niektórych kancelarii wynosiła nawet do 1000 złotych za godzinę. Okej. W jednej z grup kapitałowych koszty różnego rodzaju doradztwa, obsługi PR wyniosły, uwaga, nawet do 250 tysięcy złotych dziennie, proszę Państwa, przez cały rok. 250 tysięcy złotych dziennie, płacone dzień w dzień przez cały rok. Szanowni Państwo, jedna ze spółek posiadających wysoką rozpoznawalność społeczną i realizująca monopol ustawowy, nie potrzebująca promocji, wydała na reklamę w ciągu roku w jednej tylko ze stacji telewizyjnych 37 milionów złotych. Prezes jednej ze spółek państwowych nieprowadzących działalności za granicami kraju miał zaplanowane wyjazdy, dlatego że został niedawno, złożył dymisję przed kilkoma dniami, zaplanowane wyjazdy do 8 różnych krajów w ciągu zaledwie najbliższych 2 miesięcy, w tym do tak odległych jak Nigeria, RPA, Stany Zjednoczone itd., itd. W przypadku jednego z byłych członków zarządu, jednej z bardzo poważnych, istotnych dla strategii, dla bezpieczeństwa gospodarczego kraju spółek, ujawniono zmowę, która polega na tym, że zaledwie na 4 dni przed objęciem spółki przez nowy zarząd doszło do zmiany umowy, która dawała dodatkowe świadczenie w wysokości 560 tysięcy odwoływanemu właśnie prezesowi. Tych przykładów podam kilkaset w czasie konferencji prasowej, na której będę mówił o stwierdzonych patologiach, o stwierdzonych nadużyciach i o braku realnego nadzoru i kontroli nad spółkami Skarbu Państwa. I w takiej oto sytuacji, Szanowni Państwo, dochodzi do zmiany rządu, dochodzi do zmiany grupy czy drużyny, która w tej chwili spiastuje nadzór właścicielski nad spółkami Skarbu Państwa i głównym argumentem, który Państwo zarzucacie, którzy wnioskodawcy zarzucają ministrowi Skarbu Państwa, jest fakt, iż dobiera ludzi, do których ma zaufanie. Głównym celem nowych, Szanowni Państwo, nowych przedstawicieli w radach nadzorczych i zarządach jest
Oczywiście warunkiem są kompetencje, warunkiem jest posiadanie egzaminu państwowego uprawniającego do zasiadania w radach nadzorczych, jest doświadczenie, odpowiedni staż pracy, to wszystko jest oczywiste. Ale jednym z głównych kryteriów musi być, drodzy państwo, zaufanie. Jak wyobrażacie sobie realizację interesów gospodarczych, programu gospodarczego rządu Prawa i Sprawiedliwości w oparciu o ludzi, którzy sabotują ten program, w oparciu o ludzi, którzy jawnie i publicznie, mówię o byłych przedstawicielach Skarbu Państwa w radach nadzorczych, czy też prezesach spółek, którzy jawnie mówią, iż się z tym programem nie identyfikują. Mieliśmy takie przykłady w przeszłości. Chodzi o budowę elektrowni Opole, strategicznej inwestycji dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, kiedy prezes tej spółki, mimo decyzji rządowych, jawnie i wprost mówił, że się nie identyfikuje z tą strategią i nie będzie tej elektrowni budował. Odmówił realizacji tak ważnego dla całego społeczeństwa, dla całego kraju, dla całego narodu inwestycji. To jest, proszę państwa, nie do pomyślenia. Przedstawicielami Skarbu Państwa, akcjonariusza, czasami większościowego, czasami jedynego akcjonariusza w spółkach Skarbu Państwa, muszą być osoby, które identyfikują się z programem rządu, który w tej chwili sprawuje władzę w kraju. Muszą, drodzy państwo, mieć świadomość tego, jakie są postulaty programowe tego rządu. Muszą stać na straży tego interesu. Minister Skarbu Państwa musi mieć zaufanie do ludzi, których tam delegował. Stąd też bardzo wyraźnie w czasie kampanii wyborczej, a potem w czasie moich pierwszych wystąpień publicznych powiedziałem, odstępuję od fikcyjnej procedury konkursowej w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od tej hipokryzji, którą uprawiali moi poprzednicy, którzy mówili, że istnieje transparentny proces doboru fachowców w postaci konkursów, ale de facto te komisje konkursowe, panie i panowie posłowie, które dobierały tych fachowców, składały się z doradców i gabinetu politycznego ministra. Jakaż to rzetelność i wiarygodność, jaka transparentność tego procesu? Fikcja i hipokryzja. Dzisiaj macie bardzo transparentny proces doboru ludzi do spółek Skarbu Państwa, do rad nadzorczych, a rady nadzorcze dobierają do zarządu. Do rad nadzorczych nie ma konkursu, bo pełna odpowiedzialność za to spoczywa na rządzie, na tych ministrach, którzy dobierają swoich współpracowników. I dzisiaj macie jasną sytuację. Jeśli gdzieś popełniony został błąd, to ten błąd albo musi być naprawiony przez ministra, właściwego ministra, albo minister ponosi polityczną i później prawną odpowiedzialność za podjęte przez siebie decyzje. Nie będzie się zasłaniał żadną fikcyjną komisją konkursową, żadnym pseudotransparentnym procesem wyłaniania w postępowaniu konkursowym. Tej fikcji powiedzieliśmy dość i ona nie będzie uprawiana w Ministerstwie Skarbu Państwa, dopóki to my przewodniczymy temu resortowi, dopóki to rząd Prawa i Sprawiedliwości ma w swoich rękach nadzór i odpowiedzialność za majątek państwowy. Szanowni państwo, w waszym wniosku była mowa o kilku realnych konsekwencjach w waszym przekonaniu, w waszym mniemaniu, konsekwencjach podejmowanych przez nas decyzji personalnych. Była mowa o tym, że następuje wzrost biurokracji, a przecież pani premier Beata Szydło, członkowie dzisiejszego rządu Prawa i Sprawiedliwości zapowiadali, że z tą biurokracją będą walczyć. Więc chcę obalić ten mit, drodzy państwo. Dziękując wam za to, że poruszyliście ten ważny temat, chcę jednak poprzez udzielenie wam informacji odpowiedzieć, jak jest w rzeczywistości. Szanowni państwo, w samym tylko kierowanym przeze mnie resorcie Skarbu Państwa na przestrzeni 4 miesięcy, bo tylko tyle trwa mój nadzór i moje sprawowane przeze mnie funkcja ministra Skarbu Państwa, zmniejszyliśmy zatrudnienie o 35 osób, a na najbliższe pół roku zmniejszyliśmy etatyzację o 65,5 etatu. To są realne decyzje zmniejszające biurokrację w Ministerstwie Skarbu Państwa. Do końca tego roku o 20% zmniejszy się zatrudnienie w całym resorcie Skarbu Państwa. To jest ponad 100 osób mniej. I to jest realna oszczędność środków publicznych. To jest walka z przerostem biurokracji i administracji. To są realne efekty. I to państwo, jeszcze raz dziękuję za uszanowanie mojego czasu. To są realne efekty walki z biurokracją. W spółkach Skarbu Państwa, bo też i to państwo zarzucacie jako rozrost biurokracji. W spółkach Skarbu Państwa na przestrzeni pierwszych 100 dni rządów odwołano 159 członków rad nadzorczych, ale w to miejsce, uwaga, powołano zaledwie 135, bo tam, gdzie to było możliwe, drodzy państwo, uznaliśmy, że rady nadzorcze można zredukować z 5 do 3 członków. Tak się stało we wszystkich stacjach radiowych, we wszystkich regionalnych rozgłośniach radiowych, w Krajowej Spółce Cukrowej. Jeśli chodzi o zarządy, odwołano 90 członków zarządu, ale w ich miejsce powołano tylko 71 członków zarządu. To są realne oszczędności idące w setki tysięcy złotych rocznie. Drodzy państwo, zarzut o rozroście czy przeroście biurokracji pod rządami Prawa i Sprawiedliwości jest chybiony.
Ja to jestem w stanie Państwu przekazać w postaci oficjalnej odpowiedzi na Wasze interpelacje, pytania i wątpliwości. Jestem do Państwa dyspozycji pod tym względem. Jeśli chodzi o podejmowane decyzje, które mają wpływ dla wartości spółek, bo i taki argument padł we wniosku, który Państwo złożyliście, o tym, że decyzje polityczne, które podejmowane są przez Ministerstwo Skarbu Państwa, mają rzekomo mieć negatywne konsekwencje i wpływ na notowania spółek Skarbu Państwa. Dziękuję na tym etapie. Dziękuję bardzo, na tym etapie. Będzie, nie, panie ministrze, będzie pan jeszcze czas na odpowiedzi. Musimy się zmieścić w 90 minutach. Pozwoli.